chciało ziewać. Ale ziewnąłem, wy też teraz sobie ziewniecie przez to. Oglądacie, co się stało. Obchodzimy dziś Dzień Latarni Morskiej. My jesteśmy latarnią morską dla poszukiwaczy wiedzy na morzu głupoty. Ja jestem Człowiek Warga i oświecam wasze mózgi w programie co się stało. Dziw mininy obchodzą Bronisław, Firmin, Laura, Lena, Ludwik, Sancja, Tacjana, Włodzimir, Żyrosława oraz patronka wszystkich sekstaśm, czyli tworzy sława. Mam też dla was przysłowie, a nawet przysromowie. Żołędzie pełne i białe, przyszło lato doskonałe. To znaczy, że jak nie opaliłeś się na dole w tym roku, to w przyszłym roku będzie piękna pogoda. Zobaczymy za rok, czy się sprawdzi. Tymczasem lecimy z kartką z Polski. W 1916 roku Dąbrowa Górnicza uzyskała prawa miejskie, a co jest najchujowsze w Dąbrowie Górniczej? Że leży koło Sosnowca. I urodził się tam Dawid Podsiadło, jakby ktoś nie wiedział. Nadal tam jego rodzina mieszka. Pozdrawiamy Dawida serdecznie, bo go bardzo kochamy. W 1920 roku w więzieniu we Wronkach strażnicy pobili więźniarki komunistki, m.in. Marię Koszucką. Dostały baty za czerwoną grypserę. Teraz to samo dzieje się na polskim Twitterze, z tym, że karą jest masakrowanie. W 1944 roku, 18 dzień powstania warszawskiego, walki wokół terenu Politechniki, nadal będącej w rękach powstańców. Kolejny raz studenci spędzili lato na uczelni. W 2004 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Atenach Otylia Jędrzejczak w wyścigu na 200 metrów stylem motylkowym zdobyła pierwszy polski złoty medal olimpijski w pływaniu. Brawo Otylia! Ale niestety to nie był ostatni raz, kiedy się ścigała. Sprawdźmy co się stało na świecie. W 690 roku w wyniku obalenia swojego syna Wu Zeitan została jedyną kobietą cesarzem w historii Chin. Potem obaliła kolejnego syna. Świetna matka, znamy takie z naszego poletka. W 1829 roku podczas koncertu w Wiedniu Fryderyk Chopin po raz pierwszy wykonał publicznie swoje rondo a la Krakowiak. My ostatnio mieliśmy koncert na rondzie a la Krychowiak. Wciąż śmieszne, a mamy już połowę sierpnia zapasem. Zapasem jak Krycha palec swojej żony. W 1845 roku w Petersburgu założono Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne. Towarzystwo wprowadziło kontrowersyjną szkołę wyznaczania granic. Zapytajcie na Krymie. W 2005 roku amerykański seryjny morderca Dennis Rader został skazany na 10-krotne dożywotnie pozbawienie wolności. Jedno dożywocie nie wystarczy? Co? Jest k***a wampir? Czy buddysta? Zobaczmy, kto dziś się urodził. W 1788 roku urodził się Jean Lugol. Francuski lekarz uratował nas przed Czarnobylem swoim placebo w płynie. Wy pewnie nie piliście, bo wy jesteście gówniarzeri, ale my piliśmy płyn Lugola. Ale tego nie pamiętamy. W 1933 roku Roman Polański, polski aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Wszystkiego dobrego, Romek, niech ci Bóg wdzie... Albo lepiej nie. W 1937 roku Edward Stachura, polski poeta, prozaik, pieśniarz, tłumacz. Ty znasz Stachurę jako poetę, a nie wiesz, że śpiewał to ja, typ niepokorny. W 1969 roku Edward Norton, amerykański aktor, reżyser filmowy, przerażający jako neonazista oraz jako bramkarz Realu Madryt. W 1987 roku Joanna Jędrzejczyk, polska zawodniczka sportu walki, reprezentuje Polskę oraz wszystkie, ale to wszystkie brandy na świecie. A jak chcesz być kotem lub kocicą w MMA jak nasza Joasia, to Allegro przybywa w sukurs. Z tym sprzętem możesz wystartować nawet do Conora McGregora albo do Dawida Ozdoby. Na koniec sprawdźmy... Znowu mnie czoło swędzi od włosów. Sprawdźmy, kto kopnął w kalendarz. W 1227 roku zmarł Chinggis Khan, wielki Khan Mongolii. Najsławniejszy Mongol obok naszego Chińczyka z Mongolii. Tak zginął według Monty Pythona. W 1850 roku Honoré de Balzac, francuski pisarz. Wcześniej w tym samym roku poślubił Polkę, Ewelinę Hańską i zaraz potem zmarł. Dziwnym trafem. Kolejny dowód na to, że Polki może nie najpiękniejsze, ale najszybciej wprowadzają do grobu. I to wszystko na dziś. Oby was omijało nieszczęścia. Już jutro kolejna porcja przygód. Nie przegapcie jej i subskrybujcie kanał oraz Instagrama. Pozdróweczki, piąteczki, elożki. To prawie jak cukireczki, ciasteczka, całuski z... pierożki.